Dziś oto wracamy, by kolędować. Tymi słowami pragniemy przywitać Państwa na wspólnym wieczorze, na którym zapraszamy do kolędowania. Spotykamy się w czasie szczególnym. Jest bowiem taki okres w roku, kiedy do ludzi dociera wyjątkowo wyraźnie myśl, że stanowią rodzinę, wspólnotę. Kiedy każdy przeżywa taką osobliwą chwilę, że czuje się bliski wszystkim, to święta Bożego Narodzenia, wieczór wigilijny i noc, w której Bóg stał się człowiekiem i znalazł się wśród nas. Świąteczny nastrój nic nie jest w stanie tak nas wprowadzić jak kolędy. Większość kolęd to utwory bardzo stare, liczące sobie 200 albo 300 lat. Najstarsze kolędy sięgają nawet XV i XVI wieku. A mimo to nie są zabytkami słuchanymi tylko od czasu do czasu w salach koncertowych. Są wciąż żywe i chętnie je śpiewane, tak jak najnowsze przeboje. Moda na nie nigdy nie przeminie. Przedziwne są te nasze polskie kolędy. Jest w nich dostojność i skupienie ducha. Bujny temperament i zaduma. Tęsknota. Jest rzewność i czułość. Jest humor, werwa i zamaszystość. Dlatego śpiewamy je wszyscy i wszędzie. W kościele i w domu. W mieście i na wsi. Z XVII i XVIII wieku pochodzi mniej więcej połowa popularnych kolęd. Z tego okresu pochodzą, gdy śliczna Panna Syna kołysała, Lulej żyje z Unią, Jezus Malusieńki, Oj Malusieńki. Wysłuchajmy teraz pełnej ciepła polskiej kolędy o charakterze kołysanki pod tytułem Lulej żyje z Unią.
pasterskimi. W sztuce późnego baroku tematyka pasterska stała się modna. Powstały wtedy dzisiaj w Betlejem, przywierzeli do Betlejem pasterze, wśród nocnej ciszy, my też pastuszkowie i pasterze mili. Wśród nocnej ciszy.
jest tylko jedna. Jedna, jedna gwiazda, której radosne mrugnięcie wigilię zaczyna. Gdy ta gwiazda uśmiechnie się wesoło, zasiądziemy do wspólnego stołu. Gwiazda betlejemska. Święta uroczyście obchodzi się już od IV wieku. Od dawien dawna przygotowania do świąt odbywały się zgodnie z ustalonymi regułami dotyczącymi wykonywania określonych czynności. Wszystkie, zwłaszcza ciężkie prace oraz sprzątanie czy ozdabianie domu, a także jego otoczenia, należało zakończyć zanim zapłonęła pierwsza gwiazda. XIX-wieczna kolęda mizerna cicha
jest dziełem innego znanego poety, Teofila Lenartowicza. Stajenka licha i mizerna staje się pełna niebieskiej chwały. To pierwsza kraina dzieciństwa Jezusa, śpiącego, bezbronnego, jak prawdziwe dziecko. Przy jego kolebce śpiewają aniołowie. Tak powstaje kołysanka, stanowiąca wzór czułości wobec niemowlęcia. Sam Jezus staje się symbolem wszystkich dzieci w święty czas Bożego Narodzenia, bo to one znajdują się w centrum tego święta.